Demencja starcza. Duma stolicy PL, Tomasz Moskal po spotkaniu dla Rafała Kośca. Miło wrócić? Miło wrócić. No tak, już mówiłem tutaj nieraz dzisiaj, że szkoda, że w takich okolicznościach się spotykamy, ale mówię, fajnie naprawdę wrócić na Polonię, spotkać tych ludzi, spotkać kolegów i zagrać w takim szczytnym celu. Kilka przygód z Polonią było, która najlepsza? Będę powtarzał, że ten czas, okres, gdzie zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, to chyba najlepszy taki dla mnie, dla klubu. Także... A z którym z kolegów w ataku najlepiej się współpracował i dlaczego był to Bartek Tarachulski? Skąd to pytanie w ogóle? Dlaczego był to Bartek Tarachulski? Zastanawiam się teraz. TNS Lansam Freight i pamiętam dwie duże wieże, takie tolkienowskie, dwie wieże, które tam strzelały. No dokładnie, dokładnie. Tam chyba się podzieliliśmy łupem bramkowym. No fajnie, szkoda, że Bartka nie było, bo trener dzisiaj miał trzech napastników, trzech wyszliśmy. Nie wiem, chyba bodajże Maciek chyba tylko nie strzelił, ale każdy coś tam dołożył dzisiaj. Ale Maciek w sezonie mistrzowskim tylko jedną bramkę, a pan tam słuszniejszy był, ile pamiętam. Nie pamiętam, nie wiem, 5, 6, może, nie wiem, coś takiego było. No latały te bramki, prawda? Latały bramki stały, ale gole wpadały. Okej, czym się pan teraz zajmuje po zakończeniu kariery? Gdzieś już powtarzałem, że otworzyłem z kolegą we Wrocławiu akademię, także poszedłem też w szkolenie młodzieży tutaj. Jakieś nowe piłkarskie talenty szykują się wkrótce? No chyba każdy tu gdzieś liczy i marzy, żeby jakiegoś drugiego Lewandowskiego gdzieś wyszkolić, także ja też. A to nie lepiej Ibrahimowicza, tak po wzroście? No spokojnie, patrzymy na swoje podwórko. Dziękuję ślicznie, powodzenia.